Witam serdecznie. Sprzątanie nie należy do ulubionych domowych czynności, ale jest nieodzowne, aby mieszkać miło i przyjemnie we własnym domu. W tym filmie przedstawię 5 zasad sprytnego sprzątania, dzięki którym zrobisz to lepiej, dokładniej i szybciej. Zapraszam na film. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i dawania łapek w górę. Zasada numer 1. Z góry na dół. Sprzątanie zaczynasz od góry, przesuwając się systematycznie w dół. Kurz osiada coraz niżej, aż ostatecznie pozostaje na podłodze, którą sprzątasz na końcu. Omieć z kurzu sufity, żyrandole, kinkiety, ramy luster i obrazów. Nie zapomnij o telewizorze, oparciach kanap i foteli oraz sprzęcie elektronicznym. Okna. Gruntowne sprzątanie obejmuje również mycie okien. Zdejmujesz firany i zasłony, a w czasie, kiedy się piorą w pralce, myjesz okno. Omieć z miotką lub odkurz karnisze, listwy, rolety i wszystkie zakamarki, które tak lubią pająki. Karnisze przetrzyj wilgotną ściereczką, często przepłukiwaną w czystej wodzie. Zasada numer 2. Zdejmij, umyj, połóż. Chcesz zrobić to dokładnie i dobrze? Koniecznie zdejmij przedmioty z czyszczonej powierzchni. Odkurz, używając miękkiej szczotki z włosiem, aby nie porysować powierzchni mebla. Użyj płynu do drewnianych powierzchni i przetrzyj dokładnie ściereczką. Pamiętaj, na czysty blat, półkę, stół odstawiasz tylko wyczyszczone przedmioty. Posprzątane perfekcyjnie. Na czystą półkę wracają czyste przedmioty. Zasada numer 3. Od środka na zewnątrz. Najpierw czyścisz wnętrze szafek, szuflad. Dopiero później czyścisz je z zewnątrz. Opróżniasz sprzątaną szafkę lub szufladę, pustą, bowiem lepiej i łatwiej wyczyścisz. Przejrzyj, posortuj wkładane z powrotem przedmioty. Niepotrzebne od razu wyrzuć.
Wyczyść w ten sposób wszystkie szuflady i szafki w czyszczonym meblu. Szafę zawsze zaczynasz czyścić od góry i warto w tym celu skorzystać z bezpiecznej drabiny. W kuchni obowiązuje ten sam schemat. Najpierw opróżniasz lodówkę. Po wyjęciu żywności wyjmujesz szklane półki, pojemniki i półki w drzwiach. Myjesz lodówkę w środku oraz wyjęte wyposażenie lodówki, czyli półki i pojemniki. Czyste półki wracają na swoje miejsce w czystej lodówce. Wkładasz z powrotem żywność, z tym, że sortujesz ją wstępnie i produkty przeterminowane wyrzucasz. Teraz możesz wyczyścić lodówkę z zewnątrz, zaczynając od góry. Lodówkę w zabudowie z litego drewna czyścisz tak jak inne drewniane meble. Całą kuchnię sprzątasz według tego schematu. Zasada numer 4. Podłoga wieńczy dzieło. Na koniec sprzątania odkurzasz dokładnie dywany, najlepiej metodą na krzyż. Po odkurzeniu dywanów odkurzasz podłogi twarde. Najlepiej odkurzyć wszystkie podłogi na jednym poziomie, aby nie przenosić stopami zabrudzeń pomiędzy pomieszczeniami. Dobrze umyta podłoga to podłoga umyta na mokro. Przecierasz więc podłogi albo zwykłym mopem, lub używasz myjki parowej. Myjka parowa idealnie czyści terakotę w kuchni, łazience i przedpokoju. Oczywiście zawsze przed jej użyciem odkurzasz podłogę. Zasada numer 5. Wyczyszczone, wyprane wyposażenie wraca na miejsce na samym końcu. Wyprana serwetka i wyczyszczona lampa wraca na wyczyszczony blat komody. Okno, parapet i karnisze wyczyszczone. Możesz zakładać wyprane filany i zasłony. Nawet jak przy zawieszaniu filany dotkniesz nią podłogi, to nic się nie stanie, bo podłogę chwilę wcześniej przetarłeś na mokro i jest czysta. Zdejmowanie filan, czyszczenie sufitu, karniszy, żyrandoli, szaf i okien wymaga użycia stabilnej i bezpiecznej drabiny. Popatrz, na co zwrócić uwagę, wybierając drabinę do domu. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrypcji kanału Take Look i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych naszych filmów.